pozwolę zaprosić sobie wszystkich miłośników wielkiej muzyki, w wielkim, wspaniałym wykonaniu. Muzyki wielkiego Fryderyka do Ostrowa i do Antonina, do Pałacu Mieszkańskiego Książąt Radziwiłłów. Od czwartku do niedzieli będziemy słuchać właśnie muzyki wielkich romantyków, ale nie tylko, również współczesnych kompozytorów. Zapraszam w imieniu Stowarzyszenia Wielkopolskie Centrum Chopinowskie Antonin w Ostrowie Wielkopolskim i Centrum Kultury Sztuki w Kaliszu. 30. jubileuszowy Międzynarodowy Festiwal Chopin w Waliszewie Antonin 2011. Aż trudno wierzyć, że to już 30 lat. 30 lat temu rozpoczynałem z Kazimierzem Prusakiem, świętej pamięci Kazimierzem Prusakiem, wybitną postacią ostrowskiej kultury, życia muzycznego, chopinologiem, historykiem, wspaniałym pedagogiem, współtwórcą ostrowskich koncertów z Lilijką, który niestety 20 lat temu odszedł. Tegoroczny festiwal to nasze wyjątkowe święto. Święto, które obchodzimy nie w kuluarach, obchodzimy na scenie. Zaprosiliśmy wyjątkowych pianistów, wyjątkowych artystów, wyjątkową orkiestrę, dyrygenta i osoby, które z nami współpracują, osoby prowadzące, które są gospodarzami koncertu. Rozpoczynamy tradycyjnie w czwartek, 15 września o godzinie 19, gdzie na scenie Ostrowskiego Centrum Kultury Marek Piarowski poprowadzi orkiestrę Filharmonii Poznańskiej, a za klawiaturą usiądą dwóch wspaniałych pianistów. Najwspanialszy pianista obecnych miesięcy czy lat, Ludmił Trifonow, Rosjanin, który oprócz drugiej nagrody na konkursie chopinowskim w Warszawie w ostatnich miesiącach uzyskał dwa Grand Prix. Grand Prix w Tel Awiwie konkursu Artura Rubinsteina i wygrał wspaniały koncert, wspaniały konkurs Czajkowskiego w Moskwie. Jest to wielkie wyróżnienie. Drugim pianistą tego wieczoru będzie Koziak, nasz wspaniały pianista Koziak, który zagra pierwszy koncert fortepianowy Liszta, a Trifonow zagra koncert Fryderyka Chopina Emor. W tym dniu otworzymy również dwie wystawy. Wystawę Exhibisu, Międzynarodową Wystawę Exhibisu Muzycznego i wystawę naszego antonińskiego plakatu. A wszystko to będzie się działo w Ostrowskim Centrum Kultury. Dnia następnego, w piątek, czyli 16 o godzinie 18, złożymy z wielkim szacunkiem kwiaty pod pomnikiem naszego patrona w Antoninie i odbędzie się wernisaż wystawy plakatu międzynarodowego, plakatu chopinowskiego ze zbiorów pana Włodzimierza Orła. Tego dnia zagra o godzinie 19 Konstanty Szczerbaków, profesor Akademii Konserwatorium Akademii Moskiewskiego, profesor Awdijewy, tej, która w zeszłym roku wygrała konkurs chopinowski w Warszawie. W sobota to wielka niespodzianka, koncert kameralny, wokalno-instrumentalny o wykonaniu Irlandki Cairns z wspaniałym głosem sopranowym i pianisty laureata piątej nagrody François Dimon, Francuza, którzy zaprezentują bardzo ambitny, bardzo różnorodny program. Wieczór to oczywiście Chopin w aksamicie nocy. Chopin w aksamicie nocy, gdzie wystąpią pianiści już wspomniani, ale zachwyci nas swym głosem, interpretacją aktorską na pewno Jerzy Trela. Ten doskonały polski aktor zaprezentuje poezję Mickiewicza, Wyspańskiego i Norwida. Któż lepiej interpretuje fortepian Chopina niż pan Jerzy Trela? Niedziela, dwa mistrzowskie recitale. Janusz Olejnicza, którego znamy, pamiętamy, który dawno nie był w Antoninie, ale jest to wybitny polski pianista, ośmielam się powiedzieć, że najlepszy polski pianista, najlepszy w Polsce mieszkający pianista. I gwiazda tego wieczoru, laureat konkursu chopinowskiego, ta wielka sensacja sprzed lat, Wietnamczyk, obecnie mieszkający w Kanadzie,
Tai Tang Song. To pianiści, którzy na pewno przyczynią się do chwały.